Centrum Radom rozegrało kolejny mecz sparingowy. Tym razem ekipa Dariusza Różańskiego pokonała w sobotę lidera warszawskiej klasy B, KTS Weszło 3-1. Radomianie od samego początku mieli przewagę i już w 14 minucie objęli prowadzenie za sprawą Piotra Tworzewskiego. W 34 minucie było już 2-0. W polu karnym sfaulowany został Kacper Jedynek, a jedenastkę na gola zamienił Przemysław Zakrzewski. W drugiej połowie obydwie drużyny stworzyły sobie bardzo dużą liczbę sytuacji, ale nie potrafiły zamienić ich na bramki. W 80 minucie kontaktowego gola zdobył Kamil Leśkiewicz, ale ostatnie słowo należało do centralnych, którzy w 85 minucie za sprawą Tworzewskiego ustalili wynik spotkania. Za nami dosyć mocny tydzień, bo w czwartek graliśmy mecz sparingowy, dzisiaj w sobotę również. No i myślę, że takim podsumowaniem tego dzisiejszego sparingu to jest fakt taki, że musimy bardziej przyłożyć się, ale to na pewno przyjdzie, do skuteczności. I tej gry destrukcyjnej w linii obrony. Widać było w naszej grze jakieś tam podstawy tego, co będziemy chcieli prezentować w lidze. To jest początek okresu przygotowawczego, więc no dużo błędów indywidualnych. Dwie pierwsze bramki tak naprawdę dla gości padły po naszych błędach. Ale my chcemy rozgrywać piłkę od tyłu, także no ta pierwsza bramka, błąd bramkarza oczywiście, ale ja nie mam pretensji do tego, bo ja chcę tak grać, także dalej będziemy się starali tak grać. No, wynik na pewno zasłużony, bo goście byli lepsi w tym meczu. Sparing był dość medialnym wydarzeniem. Z trybun mecz oglądał m.in. były reprezentant Polski, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich 1992 roku Wojciech Kowalczyk. My mieliśmy swoje sytuacje, oczywiście goście mieli zdecydowanie ich więcej. Głupia pierwsza bramka, bo nieporozumienie i zabawa w polu karnym gdzieś naszego golkipera i obrońcy spowodowała, że tracimy tak prostego gola. Od razu było widać też, że troszeczkę więcej jest zawodników o parametrach szybkościowych w drużynie radomskiej. To było widoczne, tak? Że jednak ta szybkość była po stronie rywala i przy takich wyjściach gdzieś z kontry, gdzie my gramy wysoko obroną, no niestety robiły nam mnóstwo krzywdy i możemy powiedzieć tak, że cieszymy się, że 1-3, bo mogło być zdecydowanie wyżej. Radomscy piłkarze na pewno dominowali przez właściwie pełne 90 minut, chociaż mieliśmy parę swoich okazji. Myślę, że jeśli ta porażka byłaby nieco mniejsza, to nie czuliby się skrzywdzeni. Szkoda, że nie udało się strzelić tego drugiego gola na 2-2. Myślę, że wtedy można było powalczyć w końcówce o coś więcej. Zamiast tego dostaliśmy szybko z rzutu rożnego kolejną bramkę i ostatecznie przegraliśmy 1-3. Kolejny mecz sparingowy Centrum rozegra już najbliższą sobotę. Na boisku przy ulicy Staszica rywalem wicelidera Campeon PL Ligi Okręgowej będzie czwartoligowy Granat Skarżysko-Kamienna.